Podobne zdarzenia analizowałem już setki razy. Kierowca jedzie 60 na godzinę. Widzi pieszego. Dopiero po ponad sekundzie zaczyna hamować. Tyle wynosi czas reakcji. Uderza ofiarę z prędkością 46 km na godzinę. To jak upadek z trzeciego piętra. Najczęściej oznacza śmierć. To nie był przypadek, bo kierowca jechał 10 km na godzinę za szybko. A teraz zmniejszmy prędkość. Kierowca jedzie 50 i zaczyna hamować. Potrąca pieszego z prędkością 5 km na godzinę. Tym razem kończy się na siniakach. 10 mniej. Ratuje życie.